Upiorne opowieści wigilijne według Altusa Meyera. Odcinek 4. Scarlett. Kiedy byłam mała, nie posiadałam niczego, co mogłabym nazywać zupełnie swoim. Mawiała Scarlett, kiedy była dorosła, biedna i nijaka. Nie zmieniło się to zresztą nigdy. Prócz tego, że z czasem straciłam również nadzieję na to, by kiedyś mogło być inaczej. Scarlett wychowano w duchu wszechdostępnych możliwości. Wszystko można zdobyć, drogie dziecko, szeptał stryjek, u którego mieszkała. Wystarczy tylko chcieć. Scarlett chciała bardzo zdobyć wiele rzeczy. Albo naraz, albo kolejno. Było to jej najzupełniej obojętne, ale wolałaby naraz. Kiedy stryjek miał ochotę na coś szczególnego, dziewczynka robiła co w jej mocy, byle otrzymać śniadanie następnego ranka. Z czasem uznała, że śniadanie należy się za pewne rzeczy robione stryjkom wchodzącym dziewczynkom do łóżka. Nie potrafiła pojąć jednak, dlaczego w żaden sposób nie musiała robić podobnych rzeczy po to, by otrzymać obiad. Najczęściej jednak nie dostawała go wcale, co uznała za kolejną prawidłowość. Za dnia zresztą siedziała pod bramą pewnej kamienicy, stojącej przy szerokim trakcie prowadzącym do widocznego z oddali zamku. Była to kamienica zamieszkała przez dobrych i pobożnych ludzi, którzy nie szczuli jej psami, nie kopali po brzuchu i nie wylewali na głowę kubłów z pomyjami. Błogosławiła ich. Scarlett sprzedawała pod tą bramą zapałki. Był na nie popyt, ale tylko w poniedziałki, gdy kończyło się jadło w domach i trzeba było gotować nowe porcje na cały nadchodzący tydzień. W inne dni nikt zapałek nie chciał, więc Scarlett przypatrywała się powozom, spacerującym mieszczanom i wędrującym po niebie obłokom. Udawała często, że potrafi fruwać i w ten sposób myślami zaglądała w okna zza firanek, przypatrując się dziecięcym zabawom, małżeńskim awanturom, bijatykom i czułym objęciom wytwornych pań i drogich prostytutek. To było bardzo pouczające doświadczenie. Scarlett musiała bowiem wyobrazić sobie życie, nie mogąc poznać go w rzeczywistości. Znała tylko pewne jego fragmenty, zaś poznawała zupełnie inne. W ten sposób zdobywała należne jej wykształcenie, nabywała manier i ogłady, a także zabawiała swój naiwny umysł. Zimą, kiedy na ulicach Ypsilanti nie było zbyt wiele ludzi, zapałki nie miały wcale popytu, więc stryjek wieczorami nie był zbyt zadowolony z dziewczynki. To dlatego oprócz obiadów Scarlett nie otrzymywała również wieczerzy. Wigilię Bożego Narodzenia Scarlett jak zwykle siedziała pod drzwiami kamienicy. Na ulicy leżał świeży śnieg, biały i trzaskający od mrozu, gdy przechodził po nim spóźniony przechodzień. Dziewczynka trzęsła się, nie wiadomo, z wyziębienia, głodu czy może rozpaczy. Zapadał zmrok. Namokłe trzewiki stwardniały od mroźnego uścisku, zaś ubranie przyklejało się do lodowatej skóry.
Scarlett nie sprzedała tego dnia ani jednego pudełka zapałek, zaś na ulicy było zupełnie ciemno i pusto. Bezgłośnie poruszała spękanymi wargami, a w końcu, kiedy zdawało się jej, że za chwilę umrze, postanowiła wyjąć pudełko i rozjaśnić okolice płomieniem małego patyczka. Być może stryjek wcale nie zauważy braku jednej zapałki. Pomyślała i próbowała uśmiechnąć się na myśl o własnym sprycie. Była na ten uśmiech jednak zbyt zmęczona. Z trudem wyjęła z kieszeni pudełko, a pocieranie główki zapałki o draskę drżącą z wyziębienia dłonią trwało całych 5 minut. W końcu udało się. W maleńkiej dłoni rozbłysnął jasny płomień. Scarlett wpatrywała się weń urzeczona. Wesoły ognik skakał i tańczył, zaś na policzku dziewczynka poczuła niewyraźne ciepło. Mama? Zapytała na widok pewnej wychudzonej kobiety leżącej pod ciężkim wojakiem, który nie miał czasu i ochoty, by zdjąć buty. Odejdź stąd, dziecko, natychmiast! Poprosiła zawstydzona kobieta, usiłując zakryć fragment ciała obrusem, na którym leżała. Żołdak nie zwrócił na nią uwagi. Był w samym środku kobiety leżącej pomiędzy garnkiem z łojem a nadgryzioną kromką chleba. Scarlett nie chciała odwracać wzroku od tego zachwycającego widoku, lecz zapałka dopaliła się właśnie do końca, parząc jej paluszki, gdy wcale tego nie poczuła. W ciemnościach wyjęła następną zapałkę. Tym razem zapalić ją było znacznie łatwiej. W lichym świetle zobaczyła stryjka, który właśnie wyszedł z kąpieli. Był inny niż znała go do tej pory, uśmiechnięty, czysty i wcale nie tak bardzo śmierdzący. Co powiesz, mała panno? Zapytał wesoło. Kocham cię, stryjku! Odpowiedziała dziewczynka, zaś stryjek podał jej lizaka, takiego prawdziwego, który był słodki i kolorowy, dokładnie taki, jaki być powinien. Jutro dostaniesz na śniadanie borowiki w sosie. Obiecał jej stryjek i wyjął z kieszeni papierosa. Dostaniesz je zupełnie za nic, jak inni ludzie, wraz z kolacją. Dodał, mrużąc oczy. Możesz mi zapalić papierosa. Zaproponował zaskoczonej dziewczynce. Scarlett chciała podnieść palącą się zapałkę w stronę ust stryjka, ale zapałka pod wpływem nagłego ruchu zgasła. Gdzieś w oddali, od strony zamku, słychać było bijący dzwon. Głos rozchodził się po mrozie i brzmiał najpiękniej, jak to było możliwe. Był to bowiem solidny dzwon wykonany przez arcymistrza w swoim fachu. Scarlett ujrzała nagle na chodniku starca, bardzo poczciwego i przyglądającego się jej uważnie. Widzę, że sprzedajesz zapałki. Zauważył łagodnym głosem. A może po prostu rozświetlasz sobie nimi niepokoje? Sprzedaję je. Potwierdziła Scarlett. Ale nie dzisiaj, bo nikt ich nie kupił do tej pory. Ja kupię. Natychmiast odezwał się starzec. Jeśli są naprawdę coś warte. Nie wiem, czy są. Wyszeptała Scarlett. Nie znała się bowiem na wartościach. Właściwie nie znała się na niczym. Zapal jedną z nich. Poprosił dobry staruszek, a dziewczynka z radością pokiwała głową. Oczywiście, drogi panie. Najpierw jednak musisz sobie pomyśleć życzenie. Powstrzymał ją mężczyzna. Życzenie? Zapytała z przestrachem. Nie znam się na życzeniach. Nigdy żadnego nie miałam.
Najwyższa pora to zmienić, droga pannico. Zauważył staruszek i przykucnął przy dziewczynce. Czego chciałabyś najbardziej? Wszystkiego. Odparła bez zastanowienia, a starzec uśmiechnął się z pobłażaniem. Ale musisz wybrać jedną rzecz z tego wszystkiego. Jedną rzecz? Jedną rzecz zupełnie dla mnie? Wyłącznie dla mnie jedną rzecz? Moją, do końca i prawdziwą? Tak właśnie. Pokiwał głową i rozejrzał się dookoła. Chciałabym... Wyszeptało dziecko. Chciałabym mieć coś zupełnie na własność. Coś swojego. Coś, na co zasługuję. W milczeniu staruszek wskazał na pudełko zapałek. Scarlett otworzyła je i wyjęła jedną z nich. Teraz zapal. Teraz zapalę. Zapaliła. A nagłe uderzenie w twarz odebrało jej świadomość. Spadała w najgłębszą otchłań, ciemną i wilgotną, lodowatą i bardzo nieprzyjemną. Jest to piekło, stworzone wyłącznie dla ciebie. Usłyszała głos straszliwego człowieczka z kopytkami na nogach i długim ogonem kiwającym się na boki. Dostajesz je na własność. Gdy już sobie na nie do końca zasłużysz. Scarlett obudziła się w czerwonym śniegu. W podartej sukience i z zakrzepłą krwią na ustach usiłowała wstać, lecz potrafiła zaledwie usiąść i oprzeć się o drzwi. Nie wiedziała zbyt wiele. Prócz tego, że straciła wszystkie zapałki i nie może wrócić do domu stryja. Nie wiedziała zbyt wiele, lecz wiedziała cokolwiek o marzeniach, które się nie spełniają i o mroźnej otchłani oczekującej na nią gdzieś tam i kiedyś tam. Kiedyś usłyszę wrzaski i miauczenie kotów usiłujących uprawiać seks na dachu podczas deszczu. Powtarzała po latach, gdy odbyła wiele bezsensownych podróży z Ipsla do Sztokholmu, tych prawdziwych i urojonych też. Kiedy je usłyszę, dodawała, gdyż poznała własną przyszłość dwukrotnie, jako dziecko pod bramą kamienicy na mrozie oraz w przedziale pospiesznego pociągu. Będzie to znak, iż wkrótce umrę i zobaczę własne piekło. Kiedy je zobaczę i poczuję, dodawała jeszcze, będzie to tak, jakbym znalazła się na krańcu długiej podróży i poszukiwań. Jakbym odnalazła coś własnego, przeznaczonego wyłącznie dla mnie. Jakbym znalazła prezent najcenniejszy i wyczekiwany. W ten sposób chciała komuś powiedzieć, że oczekuje śmierci niczym wybawienia, ale nikt nie chciał słuchać kobiety nieprzynależącej do żadnego miejsca, osoby lub rzeczy. Powiedziała mi to pewna dziewczynka z przedziału kolejowego. Dodawała już całkowicie od siebie. W gruncie rzeczy potwierdziła tylko coś, co wiedziałam od dawna. Co usłyszałam od pewnego staruszka w letnią, ciepłą noc. Scarlett nie wiedziała, co mówi. Czasem wyglądało na to, iż pewne rzeczy sobie w życiu wymyśliła. Marzyła, by przed śmiercią ujrzeć śnieg, który podobno jest biały jak cukier. Wierzyła bowiem, że nigdy w życiu go nie widziała. Z czasem, po wielu próbach ujrzenia go tu czy tam, straciła bezpowrotnie nadzieję na tego rodzaju przeżycie. Powiadała, że zostawiła tę nadzieję na peronie w trakcie jakiejś podróży i że stało się to w Wigilię, a wszędzie było wiele choinek i sztucznych ogni. Takich sztucznych,
Stara szafa. W starej szafie nastąpiło poruszenie. Trzy wiejskie chłopki, złożone tam przez bezimiennego człowieka o ostrych kłach i ognistych oczach, dawno zasuszone, zdrętwiałe i nieruchome, leżały spokojnie w oczekiwaniu na herbatę. Nie miały pojęcia o zdarzeniach, które rozegrały się w opuszczonym domu. O pewnym mordercy zabranym do kostnicy z poderżniętym gardłem. O stercie martwych kotów leżących w piwnicy. Ani o tym, że ich opiekunka, obłąkana dziewczyna rozmawiająca z jakoby starszą siostrą, została zabrana do pewnego szpitala i wyciąganie ich z szafy w porze picia herbaty skończyło się raz na zawsze. Z czasem, wśród trwania i znieruchomienia, ciemność zaczęła ukrywać coraz więcej. Rodzaj dziwnego ruchu, wykluwanie się i przepoczwarzanie. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pojawiły się na dnie szafy pewne elementy życia. Zupełnie nowego. Z ciał Hedy, Brety i Orfy zaczęło coś wyrastać. Rodzaj życia kruchego i szczerzącego kły w mroku. Potem szafa została zabrana. Zabrana do zupełnie innego domu, pełnego życia, ruchu, czegoś w rodzaju radości. Gdy otworzono szafę, stworzenia przez nikogo nie nazwane poczuły potrzebę ruchu, odczuwania i nowych wrażeń. Mała dziewczynka stała przed uchylonymi drzwiami, wpatrzona w nie z rodzajem dziecięcego zachwytu. Moje stworzaczki, powiedziała bardzo powoli. Potem zamknęła się w tej szafie wraz z nimi i chwytała je w dłoni, jedno po drugim, rozgniatając pulsujące nowe życie w dziecinnych rączkach. Niepomna na kąsanie, krew i ból, jakie temu towarzyszyły. Kreatury przyzwyczaiły się do jej odwiedzin. Powstawały wciąż nowe i nowe, przekazując sobie w genach pewne ostrzeżenia przed małą dziewczynką. Ale nie mogły zbyt daleko uciec i ginęły wciąż na nowo, z pewnym uporem i zaciętością. Potem nawet i to się skończyło. Trzeba było roku, aż wyzdychały wszystkie z głodu i zapomnienia. Stworzenia te mogły żyć wyłącznie w jakimś celu. Gdy im go zabrakło, straciły ochotę do czegokolwiek i pogrążyły się w konaniu. Potrzeba nam czegokolwiek, nawet zgniatania i śmierć, myślały, o ile potrafiły myśleć. Następnej zimy, podczas kolejnych niepotrzebnych świąt, w szafie nie było już nikogo. Nawet ich. Nawet strzępów trzech wiejskich chłopek. Wtedy drzwi otworzyły się po długim okresie bezczynności. Do środka weszła pewna stara kobieta. Kupiłam tę szafę, gdyż wchodząc i wychodząc z niej, będę stawała się coraz młodsza. Tak postanowiłam. To wyjątkowa szafa. Składano w niej ciała pomordowanych chłopek i rodziły się w niej potwory. Ten okres życia szafy wypełnił się. Nadchodzi czas zmian i przebudzenia. Kobieta wchodziła i wychodziła z przedziwnej szafy, stając się młodszą i piękniejszą za każdym razem. Wśród śladów przeszłości odnajdywała nadzieję, radość i nowe życie. Nastał dzień, w którym drzwi od szafy nie otworzyły się. Kobieta była już zbyt młoda na to, by je otworzyć. Była zupełnie dziecinna.
Epilog. Robaczki, te dziwne stworzenia, stwarzane co chwilę przez dobrego Pana Boga, wsłuchane w opowieści staruszka, traciły poczucie czasu. Gęstniały, nikły, rozkładały się lub zastygały w zasuszeniu niezwykłym. Śmierć traktowała je łaskawie, przywracając je zmęczonej ziemi, szepcząc kojące słowa wmieszane w mamrotanie gawędziarza. Późną nocą, gdy starzec po raz dziesiąty ziewał i w końcu zasypiał z otwartymi ustami, te pozostałe przy życiu stworzenia wracały do swych domów, zapalały światło i budziły dzieci, zmęczone oczekiwaniem na opowieść na dobranoc. Dzisiaj, kochane dzieci, usłyszeliśmy piękną bajkę, pełną krwi i rozpaczy. Mawiały żuk, chrabąszcz czy mrówka do swych latorośli. Niepewnie, z poczuciem wstydu i zażenowania, usiłowały opowiedzieć coś, co przed chwilą usłyszały. Tylko niektóre z nich, te mające nadzieję na dłuższe życie, przechowywały opowieści na specjalne okazje, wracając do nich podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy opowieści o przedziwnych ludziach brzmiały najlepiej. Tylko Pan Bóg nie powtarzał nikomu zasłyszanych historii. Był bowiem zazdrosnym dziadkiem i uznawał wszelkie opowieści za swoją własność, która nie należała się nikomu innemu. Niektóre z nich chował do starej szafy, która teraz, po latach, nie należała do nikogo innego. W której nie było ani ciał trzech wiejskich chłopek, ani stworzeń o łamliwych kościach, ani też nie chowała się w nich żadna kobieta spragniona wiecznego życia. Historie umieszczone w szafie stawały się coraz prawdziwsze, bardziej kolorowe i coraz mniej wymyślone. Gdy stały się rzeczywistością, wyprowadzały się z szafy i zaczynały żyć własnym życiem, powtarzając w nieskończoność pewne zdarzenia, przywołując do istnienia ludzi i rzeczy wymyślone przez leśnego starca. Udział wzięli narratorzy Robert Konowalik, Anna Jurosz-Brejbo, Michał Rogacki, Scarlett Monika Heflik, Stryjek Michał Rogacki, Starzec Bartek Stanuch, Człowieczek z kopytkami Anna Jurosz-Brejbo, Alma Hania Pogorzelska, Kreatury z szafy Monika Heflik, Stara kobieta Beata Derus. Korekta dźwięku Andrzej Wilczyński. Realizacja Robert Konowalik. Koniec.